Okej, kochani, a my cały czas jesteśmy na tropikalnej wyspie wraz z zespołem Tropik. Bezludnej, dodam, bezludnej. Jacku, możesz mnie przerywać? Ale dodam. W ogóle nie masz szacunku dla mnie. W ogóle nie. Nic żadnych praw. Jesteśmy na bezludnej wyspie. Jest to ja na chwilę mogę zrobić? Jak ty jesteś siebie dumny. Przepraszam, no kamera do mnie. Ja mam pytanie do was. Słuchajcie, jak to się zaczęło? Asiu, kiedy się poznaliście, jak postanowiliście stworzyć wasz zespół? Zespół na początku trochę inaczej wyglądał, ale wiadomo, trzeba coś zmienić, dlatego ja wkroczyłam. I na teraz... nagrania mamy. Naprawdę? Tak. O, brawo. Ale jakieś pół roku, tak, ja... Myślę, że dużo zyskał zespół, jeżeli no pewnie, że tak. Tak, pewnie, że tak. Tak, w końcu ktoś musiał jakoś wyglądać. Łódkę mam nową. Słuchajcie, a rozumiem, pół roku, tak? Współpracujecie razem. Znamy się już dłużej. Tak, z 5 lat przynajmniej. Bo my się znamy dłużej. A może opowiedzcie o tym. O czym? Jak się znacie, kiedy się poznaliście? Bo co was tak naprawdę łączy oprócz zimą Tropika? Się poznaliśmy. Czyli zimą. A nazwa zimą. Tropik kiedy powstała? 5 lat wcześniej. No właśnie. A znacie się? 5 lat. Czyli nazwa 10 lat temu powstała. A może mam takie niedyskretne pytanie, bo akurat siedzę koło Asi, bardzo mi to odpowiada ta akurat pozycja w tej chwili. Asiu, a wy jesteście coś bardziej razem niż w zespole? No tak, no jesteśmy. Naprawdę? No, tak, naprawdę. Jacek, przesiądź się. Odsuwam się. No nie wierzę, no ale, myślałem, że ale, taką mam piękną miejscówkę. Ale no. Jesteśmy na bezludnej wyspie, tutaj nie ma granic. Tutaj. Ale my sobie poradzimy, żeby tą wyspę zaludnić. Krzysztof się nawet zgodził. Chłopak. Ja z wami nie dyskutuję już. Nie! Przejdźmy do dzieła po prostu. Słuchaj. No dobra, jedno pytanie. Co byście zrobili, no bo wasza nazwa zespołu zobowiązuje. No jak? Lądujecie na takiej bezludnej wyspie. Co byście pierwsze zrobili? Najpierw bym nagrał fajny teledysk. Ale no zaraz, to może wyrzuciło tylko ciebie i koleżankę. Aha. Bez to kamery. No tą pewnie, wyspę. Że bez. Tak, zaludniamy tak. Zaludniamy wyspę w dźwiękowca, w no operatora. I kogo jeszcze chcemy zrobić? Jakąś tancerkę. Jakąś dziewczynkę. Tancerki jeszcze. Nie, tancerzy fajnych. O kurczę. Fajnie ludzie, kochani. A ilu ty byś chciała jeszcze tutaj mieć? Momencik. B-boi? No. No masz bikuli. Momencik. B-boyami to będą ci tubylcy, co to zaraz spadną i nas zjedzą na żywca. I będziecie się smażyli, oni będą was obracali. A on będzie... I będzie tak. Zobacz, kotku, co mam w środku. I chlas. Słuchajcie, ten program jest zbyt wcześnie, żeby opowiadać o szczegółach, co tak naprawdę z nami zrobią tubylcy, ale całkiem może być wesoło. Szczegółami opowiadajcie o swoich planach. Jakie plany na przyszłość? No jak zwykle nagrywamy piosenki nowe. Już niebawem piosenka Idziemy na miasto. Jak ty chcesz iść na miasto, jak jesteśmy na bezludnej wyspie? To takie chyba nas nie wyłowią. Chociaż w piosenkach spełniamy swoje marzenia. No i to takie hasło Idziemy na miasto. Tak, już niedługo nowy teledysk. Tak, tak. Więc tak. Czekajcie. Czekajcie cierpliwie. Ale rozumiem, że już jest jakby tylko dopracowywany. Tak, już normalnie. Lada godzina wyskakuje. O kurczę, a zdradzicie nam mniej więcej, co, może tam, nawet, o co tam po, chodziło? Nawet może po reklamach. O co tu chodziło? A, to chodziło o to, macie że... jakiś scenariusz? Tak, jak zawsze to zakładacie... był taki scenariusz, właściwie życie nagrało ten scenariusz. Naprawdę? Tak. Sobie, Aż jestem tak. Wybierałem się do Asi, chciałem sobie przyjechać. No tak sobie przyjechać, jak to chłopak do dziewczyny przyjeżdża. No, Krzysztof jedzie do Asi, to jest no bardzo normalny temat. Postanowiłem wziąć prysznic, no nie? I aż woda była... Cicho, bo on się rozkręca. Coś niezwykłe. Aż woda była zimna i tak jakoś to stwierdziłem, że... Nie za wiele pojechało do Asi. Że może bym się rozgrzał. I wysłałem SMS-a tak, z takim dyskretnym zapytaniem, czy może idziemy na miasto, do chłopaków również. Wszyscy się zgodzili, spotkaliśmy się, no i dalej nalewka i tak te sprawy. Brawo. Jak to bywa, jak to bywa mężczyzna, który się szykuje na randkę z kobietą i weźmie zimny prysznic? W ogóle... Kończy się to, że są i koledzy, i kobieta, i ona jest niestety, znaczy, no, prosterczy. Później kobieta to już nie ma nic tutaj do powiedzenia, ani do zrobienia, bo był zimny prysznic. Zimny prysznic i przygotowana wcześniej nalewka z ananasa. Tak. Tak. To towarzystwo rozgrzane. Dlatego I like to move it real to real. Zobaczcie sami, już nie będę kończył tematu zimnego prysznica.